Witajcie. Ten film dedykuję osobom, które wciąż mówią, że nie potrafią rysować i że przez to nie potrafią robić pomocy edukacyjno-terapeutycznych dla swoich podopiecznych. Ja Rysować jako tak potrafię, ale tutaj do tej mojej pomocy, a będzie to pomoc dla dziewczynki, która uczy się czytać sylabowo, będzie to pomoc zrobiona na podstawie nauki rysowania dla dzieci. Tak, tak, dla dzieci. Jeśli są wśród Was osoby, które nie potrafią rysować, to możecie skorzystać z takich właśnie kroków, które są stworzone dla dzieci, takie nauki rysowania. I tutaj ja rysuję taką dziewczynkę. Wydaje mi się, że potrafiłabym bez problemu narysować o wiele ładniejszą dziewczynkę, ale okej, okay. robimy książeczkę do nauki czytania sylobowego na podstawie tych tutaj kroków, które są zawarte w książce do nauki rysowania dla dzieci. A więc rysuję jakąś dziewczynkę i teraz podpisuję. I właśnie tworzę proste zdania które zawierają takie sylaby, które moje dziecko jest w stanie przeczytać. Moja dziewczynka idzie metodą 18 struktur wyrazowych i na podstawie właśnie tych struktur stworzyłam odpowiednie teksty z podziałem kolorystycznym, czyli tak, aby każda sylaba była innym kolorem napisana, aby łatwiej było czytać. I tutaj wykorzystałam ten rysunek dziewczynki. Ona miała na imię, już nie pamiętam, Julka. Julka, to jest Julka. I teraz rysuję po raz kolejny tę samą Julkę. I Julka będzie miała lalki, no bo właśnie słowo lalki dobrze mi się wpisuje w tę strukturę, którą moja dziewczynka jest w stanie przeczytać. No ale jeśli ktoś mi powie, że nie potrafi samodzielnie narysować lalki, to nie uwierzę. No i po raz kolejny linijka, żeby prosto napisać tekst. Tekst napisany, Julka ma lalki. Poprawiam teraz czarnym markerem. Takim naprawdę. Mocno napigmentowanym, on przebija na drugą stronę, i mimo, że mam bardzo twarde kartki, bo to są kartki do e, malowania akwarelami, ogólnie polecam te kartki. Kupiłam je w Action. One też wchodzą do drukarki i można na nich drukować. Ścieram ołówek i koloruję. Ja nienawidzę kolorować, więc, żeby to jak najszybciej zrobić, to już pewnie zauważyliście, że maluję um, zakreślaczami, bo nimi najszybciej jest właśnie pokolorować. No i dobra, jest Julka. Julka jest podobna do tej Julki z pierwszej strony. Jedziemy dalej. Julka ma ogólnie różne um, zabawki. No i właśnie miała te lalki, i te lalki mogą mieć domek. Domek to jest kolejne słowo, które pasuje właśnie do struktury, do, do jednej ze struktur, które czyta już ta moja podopieczna i po raz kolejny, a to domek lalek. No właśnie, jest to domek lalek, nie domek dla lalek, dlatego że słowo dla nie wchodzi jeszcze w tę strukturę, którą czyta moja podopieczna. Ścieram ołówek, i będę chyba teraz kolorować też jak najszybciej. Szukam kolejnego rysunku, który by mi pasował. No i oczywiście Bobas. I wózek, wszystko pasuje. Wszystko pasuje do tych struktur, bo są to wyrazy dwusylabowe, ewentualnie trzysylabowe. Trzysylabowe to tylko te, które składają się z sylab dwugłoskowych otwartych, natomiast dwusylabowe to te, które mają jedną sylabę otwartą i jedną sylabę trzygłoskową, bo Julka. To są przecież dwie sylaby i pierwsza sylaba jest trzygłoskowa. Julka ma bobasa i to jest właśnie ten wyraz yy, trzysylabowy, złożony z sylab otwartych dwugłoskowych. I teraz kolejną zabawkę, którą ma Julka, czyli robot. Yy. Rysuję szybko robota. Robot to jest najprostsza rzecz do narysowania, bo robot może naprawdę mieć bardzo proste kształty. Ja tutaj narysowałam takiego robota właśnie jak było w, tym, w, tym, w tych krokach i podpis, a to robot Julki, ścieram wszystko gumką, koloruję jak najszybciej tylko się da. Tylko takie drobne elementy, no i całkiem spokojnie ten robot prezentuje. A tutaj już naprawdę nie chciało mi się rysować tak jak być powinno, według tych kroków. Wiecie, ja tam w miarę jeszcze jako tako rysuję, i tutaj też od razu flamastrem nie będę się bawiła z ołówkiem, bo te proste kształty są naprawdę proste. W sensie naprawdę łatwo jest je narysować. Nie trzeba tutaj się posługiwać ołówkiem. Szybko koloruję, żeby to było bardziej przyjemne dla oka. I zamek to też jest wyraz, który fajnie się wpisuje właśnie w te struktury. Także z tą książeczką akurat naprawdę trafiłam, bo te wszystkie obrazki bardzo mi pasują do poziomu trudności, na jakie mogę sobie pozwolić z tą dziewczynką. No i teraz, żeby książeczka była książeczką, dziurkuję ją dziurkaczem i teraz będę musiała ją złożyć. Znaczy muszę też się upewnić, żeby wszystko było po kolei, prawda? No i teraz takie kółeczka, które kupiłam na Timu, one są właśnie po to, żeby szczepiać kartki. I po prostu wszczepiamy, że one tutaj filozofii nie ma. I z jednej strony, z drugiej strony, wzięłam w dwóch kolorach, żeby było przyjemniej. No i proszę bardzo, i mamy książeczkę do czytania. Proste, proste.